Bonkowski był typem inteligenta, a więc człowieka z poczuciem służby, obdarzonego dużą wiedzą, krytycznego wobec samego siebie i rzeczywistości, który w sposób niepopularny, niepopulistyczny, nie pod publikę uczył, jak pracować dla dobra wspólnego, jak zmieniać Polskę, Pomorze w dobrym kierunku. Stawiał wymagania wysokie wobec swoich współpracowników, nie znosił lenistwa, nie znosił niepunktualności, nie znosił niesystematyczności. A więc można powiedzieć, był romantykiem, jeżeli chodzi o cele, ale był pozytywistyczny i pragmatyczny, jeżeli chodzi o metodę pracy. Takich ludzi nam cały czas brakuje. Historyczna dzielnica, jeszcze nie przez wszystkich odkryta, jeszcze nie przez wszystkich zwiedzona. Między innymi dlatego zapraszamy na spacery po Dolnym Mieście i między innymi dlatego postanowiliśmy wydać książkę. Książka, która pozwoli poznać historię Dolnego Miasta, historię, którą warto znać, którą warto się zapoznać. I tak jak było wcześniej wspomniane, jest to książka, która rozpoczyna serię. To jest niezwykle ważne, dlatego że my mamy świadomość, że jest morze potrzeb i pewnie my tego morza nie wypełnimy, ale kiedy mamy takie poczucie, że ktoś jest z nami i nam pomaga i nas zauważa, bardzo mobilizuje i bardzo cieszy.